Witam, alo, cześć, siemanko, nazywam się Just Mr. Matthew. Witam was w radosnym humorze, witam was w kolejnym odcinku z gry Worms 3D. Pierwszy raz chyba poprawnie to wymówiłem za pierwszym przykładem. Robaki 3D, ale nie Worms 3D, bo to by było, czy to tak always, Polish, raz English, raz Polish. Lecimy sobie dalej, menu jednego gracza. I teraz, moi mili, tak, mamy misję. Tu czerwony jeden, obrywałem, spadam, przyjąłem, czerwony jeden, Jeszcze raz, moi mili, poczekaj tam. Tu czerwony jeden, obrywałem, spadam, przyjąłem, czerwony jeden, katapultuj się, wykonuję, ach, widzę bandziora, który mnie zestrzelił, proszę o pozwolenie na atak odwetowy, odbiór, pozwolenie na atak udzielone, udanego polowania, bez odbioru. Naszego robaka ktoś zestrzelił, my się chcemy zemścić na tym, co nas zestrzelił. Mamy generała sadystę, tam jakiś atakujący znienacka nieprzyjaciel miał dużo coś tam, zakładaj spadochron, pora dokończyć misję. Powiem wam, że podobają mi się te samolociki. Ta w ogóle kreskówkowa grafika, może to nie jest jakiś tam szczyt, wiecie, realizmu i w ogóle, ale na tym to ma polegać, że to ma być kreskówkowe. Dobra, Just Mr. Matthew, widzę, że jestem sam, tam są trzy robale, co ja mam? Spadochron tylko, ojej. Pierwszy raz w tej grze będę używał spadochronu, aczkolwiek nie pamiętam, jak to się robiło. Załóżmy, że skoczę i przycisk ataku, dobra. Wsadem steruję, a widzę, że spowalniam. I widzę, że to kurde... O Jezu święty, ja widzę, że to wiatr działa. W Wormsach 2D, moi mili, łatwiej się steruje tym spadochronem. No bo wiadomo, macie tylko powolny spadek w lewo albo w prawo, tak? Nawet jak wiatr skieruje, to dalej jest jeden kierunek. Lewo, prawo, tutaj góra, znaczy góra to nie, bo spadochron nie wznosi się w górę. Dół. Spadochron kolejny. Aha, bo mamy teraz tam lecieć, dobra. No to poczekamy. Mam nadzieję, że oni nie mają też broni. Chociaż zestrzelili mnie, więc muszą mieć. Podejrzewam, że będziemy musieli zebrać parę tych skrzyneczek ze spadochronami i potem dotrzeć do jakiejś broni. No ale jak to mówił, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś sensowna broń. Typu superowca, święty granat, nalot. Oczywiście żartuję, bo to by było nierealne. Ta gra nie jest taka łatwa, tak ułatwiająca mi życie. Nie, no okropnie się steruję tym spadochronem. W sensie ciężko się połapać. Ja na przykład klikam, żeby leciał do tyłu, a on leci do przodu. Bo wiatr. I mi się odwracają, kurde, strony. Strzałkami też mogę? O Jezu. Strzałka w dół nie działa jak spadanie. Dawaj, Just Mr. Matthew, ty jesteś, kurde, prosem. Gitarka. Opuszczę sobie turę, żeby tych 11 sekund nie czekać, ja się nawet nie skradam. Wrogowie. Musisz się tutaj dostać, no to ja wiem, kurde, bomba kasetowa, bronie mają, mogą mnie zestrzelić z samolotów, ale jak ja widzę, to robale są po prostu debilami i wykończą w końcu same siebie. Tu pisało Matej, a powinno pisać Matu po prostu. Kolejny samolocik jest tam, ohohoho, daleko, mam nadzieję, że uda mi się tam wylądować. Chodź w dół, chodź. O Jezu święty. Ale patrzcie, jaki dym z tyłu, nie wiem skąd ten kurbo jaju, to się wypikuje. Chciałem powiedzieć, że nie wiem skąd ten dym. Znaczy wiecie, w takim chyba GTA też, jak skakaliście ze spadochronu, mogliście mieć dym. To... takie, nie wiem, kolory bojowe, że tak się wyrażę. O, ten już bardziej celny. Zastanawiam mnie, czy jak tutaj broń, nie przetestowałem tego, muszę to w końcu przetestować. W Wormsach 2D, w większości 2D, które grałem, wiem, że są też inne 3D, w inne 3D nie grałem, ale w Wormsach 2D jest coś takiego, że jak zestrzelicie skrzynkę, na przykład właśnie taką, to płonie, czyli jak na przykład jakiś wrogi robal stoi obok skrzynki, to strzelcie na przykład obok też w nią, w bazuką w niego, ale tak, żeby... O Jezu, bazuka. Chciałem powiedzieć, żeby zahaczyło tego robala, bo wtedy po prostu zacznie też trochę płonąć. Ja pierdziele, nie wierzę. Nie cholery ich nie wykończę gry tymi bazookami. No tamty to może 10 dostał. 12. Dobrze, że oni mają tak mało HP.
Pewnie zestrzeli, wiecie, wykończyli moją drużynę, moja drużyna się z nimi bała, więc biła, więc pewnie odebrała im część HP. Boże, to są debile. Odebrała im część HP i teraz ja sam zostałem już, a oni mają pomniejszone stany życiowe. O Jezu, ciekawe, czy tam się da wejść. Może nie będę ryzykował, bo im bliżej wody, tym mniej bezpiecznie po prostu. Teraz tak, wiatr leci trochę w prawą albo w dolny lewy róg. Nie ogarniam w końcu, jak ten wiatr działa w tych chłonsach. Tak czy siak, ten 5 HP na pewno stracił. Wrogowie... Dare you me? Wrogowie, ale mówią po angielsku. Dla mnie powinni to trochę bardziej przemyśleć, że jeżeli mamy angielski team, to powinni mówić po angielsku. Włoski mówić po włosku. Tym bardziej, że sami słyszeliście, że tu są takie teamy po prostu. Ja mówiłem, te robale nie potrafią z granatów strzelać, nawet na to nie patrzcie. A oni tu kurde mają nazwy takie, raz mówią po takiemu, raz po takiemu. Dobra, ten od razu wpadł do wody, więc oszczędził nam pokazywania, jak się zabija. Wyeliminowany, dobra robota. Madagaskar zakończony, zobaczymy cutscenkę. Będzie klikał pewnie w nieskończoność i nic się nie stanie. To chyba było. Chociaż tu są różne zakończenia, więc osioł z tyłu się... No. To chyba było nie... O! Diamentowy puchar, to bardzo ładnie, bardzo ładnie. Następna misja. Zaprzyjaźniony z nami rolnik ma kłopoty. Nie dość, że na jego polu pojawiają się tajemnicze wzory, to jeszcze w okolicy grasuje banda łobuzów z drugiej strony galaktyki. O, robale kosmici. Tak dalej być nie może. Zabierz rzuconą pnepie broń i rozpraw się z kosmitami. Powodzenia, kręgi w zbożu. Zobaczymy, czy z kosmitami walczy się ciężej, czy robale kosmici są też idiotami. Obawiam się, że jeżeli gra jest... coraz ci goście są prawdziwym utrapieniem. Czarny kręgarz. Jeżeli ta gra jest wraz z etapami na... wykorzystaj je, żeby co? Trudniejsza wraz z etapami... to uważam, że... dostanę znów tutaj same granaty. Co? Dynamit. Ciekawe, co ja zrobię dynamitem, jak oni są na górze. Dobra, lecimy dalej. Bazooka. Bazooka. Bazinga mi się tak skojarzyło. Jak oglądacie Sheldona, to wiecie, że on tak mówił wtedy, kiedy żartował. Granaty póki co. Bazooka. Tutaj będzie spadochron. Spadochron to może mi się przydać w sumie. Bazooka. No, na pewno powiem wam szczerze, mówię, wolę bazookę niż granaty, bo granatami to ja w ogóle się nie potrafię posługiwać. Jestem kaleką życiową, jeżeli chodzi o granaty. Tutaj co będzie? No, pięknie. Gorzej, jak we mnie trafi. Bomba kasetowa, 3 sekundy. 2 sekundy. Blisko. Tym może spróbuję strzelić. Chociaż wiatr jest, powiem wam szczerze, taki, że mi to raczej nie wyjdzie, więc spróbuję po prostu pierdylnąć w nich granatem. Czyżby mi się udało? Dobra, 14 HP to nie jest szczyt moich możliwości. Znaczy dobra, z granatów to jest mój szczyt możliwości. Te odmamkowe właśnie, kasetkowe, jak oni to nazywają, byłyby... lepsze, bo wiadomo, zawsze jest jakaś szansa, że coś spadnie. W sensie, że nieco, że coś spadnie, znaczy spadnie, tylko spadnie, tak, spadnie i trafi wrogiego robala, nie? Tutaj w tym wypadku ufolutki. Ufolutki? Ufolutkowie. Dobra. Bomba kasetowa. Ciekawe, czy ja mam tutaj jakikolwiek dostęp. Nie bardzo bym chciał ryzykować. Może pójdę po prostu po tą skrzynkę. Dobra, gitarka. No i tu bym mógł użyć podestu, albo w sumie spadochronu też. No nie wiem, no teraz tak czy siak nic nie zdążę, zamrożę się, bo jak się zamrożę, to chyba nie zabierają mi HP, tak mi się przynajmniej wydaje, wtedy co bagnica topił biedne owce. Chociaż my tego nie przetestowałem wtedy, więc nie wiem.
Dobra, troszkę to obniżę. Ładną dziurę im robię. No póki co trafiam, chociaż... Teraz to pewnie, znając życie, jak będę rzucał tego granata, to będzie trafiał jak ten granat. To będzie trafiał w to jak do kosza. Kadeci. Ciekawe czego kadeci. Ale głosem to mówią, dobrym. Aj, myszka mi się ścięła. Znaczy nie myszka mi się ścięła, tylko kamera. No i teraz tak. Jest silny wiatr, nie wiem czy mi to wyjdzie. Dobra, wyszło mi to, bazookę zebrałem. No tu już będę musiał użyć chyba podestu, nie będę ryzykował tego spadochronu kolejnego. Ja myślałam na początku, że ja muszę tam wejść do góry, nie? Udało mi się to? Może doskoczę. Ja myślałam, że muszę tymi podestami na przykład schodki do góry zrobić. No ale wpadłem na jednak taki pomysł, zamiast iść do nich na górę. Póki oczywiście nie zaczną we mnie trafiać, a było blisko. A spróbuję jeszcze raz, póki mi to wychodzi. Bazookę wolę jednak zaoszczędzić. Nie powiem, że nie. A tymi granatami, które nie są odłamkowe, to i tak nie potrafię grać. Just Mr. Matthew, poczekaj Matthew. Tak bywa, słyszeliście, tak bywa. Jednym robalem tego nie skończę, jestem tego pewny. Już jednak wiem nieco o tych gierach. Póki jestem na górze, to wiecie co, zanim pójdę po dalsze skrzynki, to chciałbym jednak spróbować... Jestem po prostu idiotą. Nienawidzę strzelać z bazuki, nienawidzę strzelać z granata. Mam po prostu w tym zerowy skill. Jesteśmy moi mili. Po powrocie znów zaczynamy misję... misję nie zabij się. Ja podejrzewam, że w ogóle nie zrobię tego w tym odcinku. Ja też nie wiem, czego ludzie oczekują, kurde, solucji na odcinek, czy mojego mówienia i po prostu poznawania giery. Jeżeli liczą na solucję, no to nie, będzie moi mili solucja, jak przejść to w 100% bez faili. Mógłbym w sumie w górę strzelić, ale nie. Im więcej skrzynek zabiorę za jednym ruchem, tym lepiej. Szybciej idę niż ostatnio, bo wtedy tu nie byłem. Mam nadzieję, że nie zrzucą mnie do wody. I mam nadzieję, że ten wiatr ustanie. Nienawidzę, kurde, jak wieje. O, ten chyba we mnie trafił. Pierwsza krew dla maszyn. Powiedzieli. Znaczy powiedział, cholera wie kto to jest. Dwa, spróbuję. Wiatr chyba na granatę tak bardzo nie działa. Nie powiem, lepiej teraz zacząłem, zdecydowanie lepiej. To mi wyszło. Pierwszy dziewiczy dobry rzut z granatu. Pewnie nie, mówię, nie umarł, tylko zeszło mu z 50 hapsów poprzez granat i przez upadek. Ale zauważcie też, że im ja jestem celniejszy, to tym robale te są celniejsze. Tak jakby ta sztuczna inteligencja dopasowywała się do mojego skilla. Więc w poprzedniej misji, jeżeli on tak trafiał blisko siebie albo do wody, to sugerował mi, że nie mam skilla. No. Teraz możemy płakać razem. Ty mi tu nie dziękuj. A zamrożę się na wszelki wypadek. Szkoda mi tracić czasu i jeszcze będę chciał to zrobić w te 15 sekund, żeby nie tracić tury, jak ja to zawsze robię i tylko się zwłaźnię i przegram. Temu to akurat nie wyszło.
Chyba troszkę niżej mi się wydaje. Tym. Oj, trzeba będzie się zaraz ruszać, bo mnie wykończy, powiem wam szczerze. A jak... No, człowieku. Znaczy, robalu. Podwójny enter działa, dobra. A teraz zróbmy sobie... Ale co mi to? Ja i tak muszę to przelecieć i tak, to nie ma żadnego sensu. Kurde, kamero! O Jezu, ta kamera czasami potrafi być taka zwalona. No dobra, teraz może nie wpadnę do wody, jak spróbuję skoczyć, to może na trawce wyląduję z powrotem. Zobaczymy, 16 minut odcinka, ja obawiam się, że tą rundę będę jeszcze robił z 10 minut. Ale no. Wiatr, ustań proszę cię. Wiatry ni cholery nie ustanie. Ja może spróbuję rzucić teraz z kasetkową, bo mam chyba, tak? Mam jedną. A może... Może jednak nie, może jednak pójdę go wykończę. Granatem, bo ja na górę i tak nie liczę, że wejdę do nich. Więc spróbuję posadzić... Wysadzić go... Właśnie w ten sposób miałam na myśli. Hapsy wyrównane, tylko że ich jest trzech, mnie jest dwóch, więc... Coraz trudniej zaczynają grać, widzę. Znaczy trudniej, bardziej nieumiejętnie, nie? Ja już nie wiem, jak działa ta mechanika tych wormsów, szczerze wam powiem. Jeszcze kurde, te podesty się bagują i jak widzicie, robal w nie wchodzi i potrafi spaść na przykład w dół. Albo na przykład przelecieć przez niego, tak jakby ten podest był duchem, także... No ale wiecie, gra 2003 albo 4, chyba czwarty. Pudło. O! To jest śmieszne, moi mili, że mam nieskończoną ilość dynamitów. Czyli wypadałoby, żebym ja ich zrzucał z góry, a potem wysadzał dynamitem. O! Dostać nic nie dostał, ale prawie. No nienawidzę, jaki jest kurde wiatr. Zebrałam skrzynkę. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mogę użyć spadochronu jednak. Miałam w planach użyć spadochronu, no ale... Zaczynam srogo przegrywać. Srogo. No to w ogóle nie wiem, co to było. Tym bardziej, że sam pojedynczy zostałem. Patrzcie, jaki smutny, jak płacze. O, bo ja czuję, że to będzie misja, którą będę wykonywał ze trzy... O, cykor, poddał się. Chciałem powiedzieć, że czuję, że to będzie misja, którą będę wykonywał parę... Parę odcinków. To chyba będzie lepsza metoda, schodzić i rzucać po prostu. Spróbuję to jeszcze zrobić następnym razem. W sensie tym razem, nie? Po prostu przywinę, jak zbiorę parę skrzynek, to do was wrócę. Widzieliście, jakie to było piękne? Myślę, że możemy w tym momencie wrócić do odcinka.
Mamy 19,5 minuty. Myślę, że do 25 może się wyrobi. Jak mi dobrze pójdzie oczywiście, a póki co to... Jak zwykle głupi zacierz. No ale... teraz przydałby mi się spadochron. Tylko kamerkę naprawię. Oj, spycha mnie na lewą stronę, spycha mnie. Oj, 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 dobra. Udało mi się. Tu jednak postanowię zrobić... tylko poczekaj ta. Dobra, myślę, że w ten sposób może być, że może mi się nic nie stanie. Madagaskar jest na pierwszym miejscu, mam więcej kapsów łącznie od nich. Dobra, na szczęście mnie nie trafił. On na skraju jest, on ci pewnie już ruszać nawet nie może, nie potrafi. Troszkę wyżej mi się wydaje. Troszkę wyżej i on też spadnie. A bo sam siebie wykończy. Krbubi boom. No to zrobi zaraz wielki boom. kamera. Nie wariuj mi. Patrzcie jak... Wiedziałam, że tak się stanie, ale wolałam już skoczyć, żeby nie wpaść do wody przez przypadek. A to by było całkowicie możliwe. Granat 3 sekundy. Dobrze, że nie odłamkowy, to jest jakieś ryzyko zawsze. I nie wiem, dlaczego wiedziałam, że on tego nie trafi. Mówiłem ci, że zrobisz boom. Oni utknę, im się... Oj! Przynajmniej skrzynkę wziąłem. Oj, pali mi się grunt pod nogami. Pali mi się grunt pod nogami. Pięknie zacząłem, pięknie tak odlecieli. Taktyka mi zaczęła wychodzić, no i co? I... jedno wielkie G. Gdzie oni są? Tu. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Tak, smutaj, smutaj, smutaj. Bo zlamiłeś strasznie. Co z tego, że ja to boosteruję, ale zlamiłeś. Jezu święty. Bez takich, jak bez takich, jak... Muszę coś tutaj zrobić. Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę, to... Następny odcinek to będzie tylko wykonywanie tej misji. To będzie chyba nazwę to najtrudniejsza misja w tym świecie, w tej grze. Ale jak widzicie, Ron może siebie jeszcze wykończy. Hapsy tu gdzieś są. Dobra, tam już pierdzielę to. Co z tego, że spadłem? Wykończcie sami siebie, proszę was. No. To mam teraz 70 HP. Może mi się uda pójść? Nie, w drugą stronę mi się nie uda pójść. Spróbuję pójść dookoła. Dobra, moi mili, tak jak widzieliście, wracam, utopiłem Robala. Przeszedłem całe kółeczko do... po prostu dookoła, robiąc sobie tam takie mostki z... O, widzicie? Podesty, bo po prostu utknąłem. No i myślę, że... jeżeli nie dam się zabić, to powinno mi to wyjść całkiem ładnie. Nawet jeżeli ten odcinek miałby trwać... O, bomba bananowa. Bomba bananowa to już jest w ogóle taki myk, który ja bardzo lubię.
To było dość głupie. Bomba bananowa to jest po prostu taki jakby granat, z tym, że odłamkowy, z tym, że odłamkami są banany, takie elastyczne, więc one się śmiesznie odbijają. Nie mówcie, że się poddał. Strażnik Simpson jest po prostu kretynem w takim razie. A gdzie jest ten Simpson? Cholera go wie w takim razie. Kurde, marnuję tylko bazukę niepotrzebnie. Bazukę słyszeliście w tle, do wody wpadła. Dobra. Spróbuję jeszcze raz przejść misje szkoleniowe. Poddają się jak po prostu jakieś jełopy. 3. Wiecie co, spróbuję stanąć na środek. Albo nie. Spróbuję jednak sobie jeszcze... Dobra. Bo nie chcę mi się z tym pierdzielić w tańcu. Jednak. Myślę, że oni nic nie dostali, a ja dobrze, że... O! Bum bum spadł. To pewnie bum bum już... Kuźwa. Jak bum bum dobrze trafi, to ja wylecę do wody. A, to na szczęście nie bum bum. Chyba też mi jakieś fory. Ja myślę, że wy już jesteście straceni, że tak się wyrażę. Także, bum bumku. Ja ci zrobię tak. Kuźwa. Nie chciałam ci tak zrobić. Dobra, tak jak mówiłem, boom skończy jako boom. Kabum. Tak, Riko. Kabum. Znaczy, przy boom, przy pomocy boom, czyli nic lepszego nie mogłem dla niego wymyślić jak dynamitu. Został nam ostatni robak. Zobaczymy, ile z tego da się wyciachać, bo już po prostu trwa tyle, że głowa mała. One się pokażą się, ja upokarzają się oni. Śmiech na sali. Dobra, 157, mam jeszcze szansę wziąć pewnie ze dwie skrzynki. Tylko ciekawy, czy w jakiejś będzie bazooka, bo nie wyobrażam sobie zabijać tamtego granatem. To pewnie lata mi zejdzie. Granat, no, to ładnie. Tu jest kolejna skrzynka, tam jest jeszcze życie. Jeżeli nie mam podestów, to ja w ogóle się i tak już nie dostanę dalej po skrzynki. Bo... spadochronu nie mam. A te podesty też są tak durne, że nie da się ich obniżać w dół. Bomba kasetowa jeszcze w dodatku. Oj, słabe rzeczy. Pięknie. Wystarczy, że teraz dobrze przyfasoli. Głowa mała. Oby nie trafił, oby nie trafił, oby nie trafił. Uff. Ciekawe, co jest w tej niebieskiej, chyba będzie podejść tak w ogóle. A gdzie jest ta niebieska? Tutaj. O, a to. Ja nie wiem, czy mam w ogóle sens po nią iść. Gdyby był w niej spadochron, to jeszcze jako tako, ale tak to. Zostaje mi kasetowej spróbować. Blisko, ale nie do końca. Tu powinno być 3 sekundy z kolei. Słabo, słabo, słabo. Próbuję to jakoś wykminić, ale... nie widzę tu. To powinno być też niżej. Ciekawe, czy mam jeszcze jakieś granaty. Jeszcze niżej, ale już granatów nie mam. Więc pewnie to już jest po misji.
Czyli moi mili, tyle minut odcinka po to, żeby to pięknie sfailować. Obejrzyjcie sobie krzyczącego anioła robaka na sam koniec. Ja się będę z wami na ten moment żegnał. Spróbuję to zmontować jakoś tak, żeby nowe domy nie zajęło to pół godziny. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę, do wbijania na mojego fanpage'a. Oczywiście, jeżeli jesteś nowym widzem, zostaw subskrypcję. Będziesz na bieżąco powiadamiany o moich nowych poradnikach, czy o odcinkach z tej retrogry, czy innych. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.